jezioro Goczałkowickie i tam widać bunkier, a na nim jest stacja meteorologiczna. Ja widać ten bunkier. W 2002 roku ja tam jeździł na kole. W samej tej wody tyle nie było. Było widać ruiny zatopionej wsi zwanej Zarzecze. Zapraszam na opis tego na stronę www.roba25.pl.tl. Taka zakładka, tam jest niezwykła historia, tam jest też opisano historia Matki Boskiej Gołyski. Tak to tu wygląda. Ja? Zarosło to dość fest. No ale ja pojadę tam dalej troszkę. Ja, słuchajcie, przed chwilą żech się dosłownie kapnył, że dotychczasowe moje nagrania z GoPro nie istnieją, bo ja twardo nagrywałem ta dzisiejsza rajza. Mam już ile? 46 km, 46,5. No i co? No i okazuje się, że nie nagrały się mi te filmy, bo zapomniałem dać kartę pamięci do kamery i tak to wyszło. Twardo, że nagrywał wszystkie relacje gdzieś tam od Drogomyślo, Miliardowica, Ligotach, nagrywał fest, że nagrywał, a tu się okazuje, że jest coś takiego. Właśnie, coś takiego, brak karty. Zapomniałem chcę wziąć karta. Widać dziura pusto. No i dzisiaj taką wyjątkowo skromną relację z telefonu. Właściwie to mam ze sobą kamera JVC, jeszcze ta staro, ale myślę, że z tego telefonu będzie lepiej. No cóż, no skleroza, dzisiaj stres wyborczy, bo dzisiaj wybory samorządowe. Byłem oczywiście zagłosować. Kurde, fajnie to tu wygląda. No ale no takiego czegoś, żech po prostu nie przewidział. No, no ale cóż, no. Jechałem z Bronowa tamtymi przebudowanymi drogami. Zamiast nagrania wideo puściłem wcześniej na tym filmie slajdy ze zdjęć. No trudno, no. Skleroza nie boli. Trzeba się jakoś inaczej poratować. No fest, że nagrywał. Oka na jeziorze Goczałkowickim tako. Słuchajcie, mniej więcej tam jak czubek tego drzewka, tego krzoka pokazuje. Spróbuję to przybliżyć. Tam kajś w tym rejonie była kaplica Gołysko. Ja z obrazem Matki Boskiej. Ja tutaj jadę tym wałem, ale jak widzicie, same wszystko zryte. Ja już ptaki odlatują. Same wszystko zryte przez dziki. Może tu będzie trochę lepiej. Spróbuję jechać. Czy to się uda? Jak no, udało się. No szkoda, że to GoPro się dzisiaj nie nagro. Ale cóż, no, nie zawsze musi być szczegółowo relacja. Co to tu jest? Kurde, myślałem, że to tu jakiś padła zwierzyna, a to kretowina no była. Ja, także no fajnie się jedzie. No nic dodać, nic ująć. Jesień widać w lesie. No, jeśli chodzi o temperaturę, to jest 7 stopni.
ale z początku troszkę mi tak przez te szczewiki było zima. Myślałem, co by się fuzekla ubrać, ale po tym, że zrezygnował. Oczywiście taką fuzekla na ten szczewik, ale jak ktoś nie wie, co to jest fuzekla, to jest to taką skarpeta, ale jogodum w sensie taki skarpety na ten but, o, bo szczewik to jest but. Ci, co jeżdżą na rajzy, tacy już bardziej zaawansowani rowerzyści, to wiedzą, o co się rozchodzi, nie? No to też jest taka fuzekla wodoszczelno. Ja wodoszczelno. I co, nie przepuszcza wiatru, nie? Także jest ciepło w nim, ponoć. No dobra. Jakoś dali się będziemy kulać. Coś ta pogoda się nam fanzoli. Także dzisiaj będzie krótko relacja, no bo GoPro zastrajkowało. Chyba wybory zaszkodziły, bo dzisiaj są wybory samorządowe i odbył. Oczywiście na wyborach, bo to jest obowiązek każdego z nas, a ci, co olewają wybory, to sam nie mają nic do godania i narzekania. Także, no co, no. Pozdrawiam wszystkich i co, i jademy dalej, nie? Banie. Bana to jest linia kolejowa. Ja w tle słyszycie piosenka z filmu Msza Eugeniusza Kluczniuka. Także no już mam 50 km. Takie fajne kolory jesieni. Ja był wczoraj w kościele. A tak w ogóle to we czwartek u nas będzie jubileusz w Miliardowicach, bo sam będzie 30-leci poświęcenia kościoła 25 października 2018. Ja, fajnie to tu wygląda, kurde. Jesień też potrafi być ładna, taka złoto-polsko jesień. Także no fajnie to wygląda. Ja, super to wygląda. A już się trochę tmi. A jo jest na takiej leśnej polanie na trasie między Chybiem a Zabrzegiem. Takie oto płyty są, nie wiem czy to widać. Ja tu był na tej trasie wiele razy, nawet że tu był kiedyś o 4 albo 5 rano. Teraz to będzie lepszy widać. Te płyty. No ile mamy kilometrów? 56, trochę słabo. No ale już jest 6 wieczór. Pamiętajcie, co by zawsze mieć światła i no odblaski, nie? Światło na razie żeś nie załączył jeszcze, może jest w lesie, a jeszcze nie ma tak cima. Ja wiem, że na telefonie to już widać, jakby to były jakieś egipskie ciemności, ale
Kurde, co to było? Pieruna, duchy. Co to była ta przelatująca mgła? O, zaś. Ja pierniczę. Tu coś gore. Nie, to jest ino para z mojej gęby. Tak jak się zagrzał, kurde. Para z mojej gęby. Coś tam kajś widać było. Jakieś tam światełko dali. Kurde, może faktycznie duchy. Ja. No to co? Nie godzimy, jadymy dali. Nie? 58 na... 56, sorry. 56, ja genau, kurde, to mamy jeszcze 5, nie? No ale już daleko nie będziemy jechali. Sańcima. Za niedługo trzeba będzie lampa oświecić, rożne światło, żeby mnie widzieli, ale pamiętajcie też, żeby mieć taką westę na sobie, ja, żeby was było widać. Staroją pokorza inaczej. Taką westę trzeba mieć. Wtedy będzie fajnie widać. Odblaski. Ja. Na zasłaniu. Także no, polecą, żeby to mieć. No i co? No i jadymy dalej, nie? Ja już jest na wale goczałkowickim, zapory ani jeziora nie widać. No, światła z pszczyny. No cima jest, w zasadzie już przebywać po zmroku nie wolno. Dlatego też będziemy się wynosić stąd. Idzie. Dobra. Ja już jestem na swojej drodze. Biela to mamy. Zdobę się o korze. No. No, 69, ale do chałupy jak dojada to będzie dość. Także no, dziękuję wszystkim za uwagę i jeszcze raz godom, że z GoPro my dzisiaj nie nagrywali, bo zapomniałem karty pamięci. Także trzymcie się. Do zaś.